Cześć, z tej strony Rafał z szukającprzygody.pl. Dzisiaj mam dla Was odcinek o jakości powietrza na Filipinach. Ci, którzy z Was jeszcze nie wiedzą, mieszkam i pracuję zdalnie z Filipin od około 5 lat. I jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału na dole. Co kilka dni wrzucam nowe filmiki o życiu na Filipinach, więc zapraszam. W większości Was Filipiny kojarzą się z plażami, hamakami czy nurkowaniem. Ale nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że może jakość powietrza tutaj też jest przekroczona. No oczywiście, Filipiny to kraj wyspiarski. Więc praktycznie w odległości paru kilometrów od na małej wyspie wszędzie jest plaża, wszędzie jest woda i wszędzie jest dostęp do świeżego powietrza. Ale co się dzieje w przypadku miast? Jak część z Was pewnie wie, obecnie mieszkam w Dumaguete. To jest jedno z większych miast na wyspie Negros, gdzie jednak jest ten ruch uliczny, gdzie już tutaj jest większa urbanistyka tego miasta, gdzie dostęp do plaży już nie jest taki prosty. Więc co jest tutaj z jakością powietrza? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zamówiłem coś nowego, czyli nowe urządzenie, coś takiego. To jest czujnik jakości powietrza. Bo coś podobnego do tego, co się stosuje w Polsce, to jest akurat firmy Xiaomi, który sprawdza jakość powietrza PM2,5, czyli ten taki najbardziej, zgodnie z tym, co Wikipedia pisze, najbardziej niebezpieczny dla nas, dla ludzi. W Polsce norma na to jest około 75 na metr sześcienny. I to jest chyba maksimum dopuszczalne. Powyżej tego już jest teoretycznie niebezpieczne dla człowieka. Więc co się stanie na Filipinach? Sprawdźmy. To urządzenie dokładnie zamówiłem 2 tygodnie temu. Niestety nie miałem okazji tego przetestować wcześniej, ponieważ byłem na wyspie Sikihor, a to akurat przyszło do Dumaguete. Dodatkowo było to akurat pogoda bardzo wieczna, czyli te wyniki tego by były troszkę zaburzone, ponieważ ten wiatr wszystko i tak rozmywał. Zresztą wiemy, co się dzieje w Krakowie. Jeżeli jest wiatr i Kraków jest oczyszczony z tego, powiedzmy, złego powietrza, no to normy są po prostu nie są przekraczane. Natomiast jeżeli oczywiście nie ma wiatru i to wszystko stoi w Krakowie, więc wtedy ta norma jest pewnie w wysokości 200 czy 300, czy nawet kilkukrotnie przekroczona, co jest niezdrowe dla człowieka. Więc zobaczmy, co się stanie na Filipinach. Jako ciekawostka mogę Wam również powiedzieć, że starałem się doszukać jakichkolwiek informacji na temat tego, jakie są normy przyjęte na Filipinach. Nigdzie takich informacji nie znalazłem. To jest dziwne. Nawet mapy, które pozwalają na sprawdzenie jakości powietrza live, czyli na żywo, w różnych miejscach na świecie, czy to będzie Ameryka Północna, czy Południowa, czy Europa, czy konkretny kraj. Te wszystkie informacje można wyczytać, wchodząc na konkretną stronę internetową. Natomiast na Filipinach nie było żadnego czujnika. Nie wiem, może albo ja źle szukałem, co prawda spędzę na tym kilka dni, ale niczego takiego nie znalazłem, żeby było na żywo podane jakość powietrza, jaka jest tutaj. To też był kolejny z powodów, dlaczego zamówiłem akurat ten czytnik i chciałem sprawdzić jakość tego powietrza. W tym momencie siedzę z jednym barów w Dumaguete, który jest w zasadzie oddalony jakieś 10-15 metrów od ulicy bardzo ruchliwej. I jakość tego powietrza tutaj wynosi 16, co jest bardzo dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o jakość powietrza. W Polsce przyjmuje się, że to jest naprawdę bardzo dobre powietrze, jeżeli wynosi taką ilość. Ale co oznaczają te wartości? Czytnik, który tutaj widzicie, pokazuje ilość mikrogramów na metr sześcienny cząsteczek małych, czyli PM2,5. Czyli to jest 17 mikrogramów na metr sześcienny w tym momencie. Dopuszczalna norma w Polsce, którą się przyjmuje, że jest bardzo dobre powietrze, to jest 50. Więc tutaj jest 17, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Powiem szczerze, że jestem troszeczkę zszokowany, bo myślałem, że ten wynik będzie dużo, dużo wyższy, ponieważ to czuć w powietrzu, czuć te spaliny, czuć to niby to zanieczyszczenie powietrza. Motor zostawiony na przykład na tydzień w danym miejscu, no to obrośnie już praktycznie z małą warstwą kurzu, która też powinna wpływać na to. Natomiast tutaj jakość tego powietrza dalej jest dobra. No ale o to chodzi w tym doświadczeniu, żeby pojeździć po różnych miejscach w Dumaguete i też w Walencji i naokoło i porównać te wyniki. Zapraszam na wycieczkę.
jestem właśnie na bulwarach w Duma Goethe. Spodziewałem się, że tutaj będzie największe zanieczyszczenie powietrza, ponieważ zaraz za mną jest bardzo ruchliwa droga. No i tych samochodów tutaj przez cały dzień naprawdę ogromna ilość jeździ. Natomiast wyniki wyszły cały czas takie same. Mniej więcej 20 parę. To jest najwyższy wynik, jaki udało mi się osiągnąć w tym momencie w ciągu tych ostatnich paru godzin w Duma Goethe. Co jestem naprawdę w szoku, że to powietrze jest aż tak dobrej jakości tutaj. Co prawda ta ulica też do siebie, że ona jest na bulwarach w Duma Goethe, więc zaraz po drugiej stronie tych bulwarów, jak widzicie, jest otwarte morze, więc to też ma na pewno na to wpływ, że to powietrze przez cały czas przychodzi. Natomiast robiłem te wyniki po jednej, jak i po drugiej stronie ulicy, czyli ten cały syf z tych samochodów i to wszystko powinno przejść na drugą stronę. Tam też siedziałem, piłem kawę, niczego takiego nie było, więc to naprawdę chyba bardzo dobra przewiew powietrza akurat tutaj pomaga, wspomaga to. Ale tak jak mówię, i tak jestem bardzo zdziwiony, ponieważ ten smród spalin czuć wszędzie. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Duma Goethe, są troszeczkę właśnie zawiedzeni, że ten ruch uliczny jest na tle tutaj duży i że to czuć cały czas, to całe to, co nas otacza. Natomiast nie wychodzi to w wynikach jakości powietrza, więc nie jest naprawdę, nie jest źle. Tak więc wróciłem po paru godzinach nagrywania i testowania tego poziomu zanieczyszczenia powietrza i muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Największy wynik, jaki udało mi się zrobić, i to było w zasadzie na poziomie ulicy, w najbardziej uczęszczanym miejscu, takim, gdzie najwięcej tego ruchu ulicznego jest, to był wynik 25-26 mikrocząsteczek, mikrogramów na metr sześcienny. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Szczególnie, że pamiętajcie, tutaj na Filipinach nie ma czegoś takiego jak cztery pory roku, tylko jest pora sucha i deszczowa. Więc nie ma czegoś takiego, że ludzie zaczynają palić w piecach, żeby było ciepło. Tutaj temperatura cały czas jest masakrycznie wysoka, więc ta jakość powietrza w stosunku do pory roku nie zmienia się. Dzisiaj akurat jest bardzo spokojny dzień, gdzie ten wiatr jest prawie niewyczuwalny. W porównaniu do tego, co tu się dzieje normalnie, no to jest naprawdę rewelacja, więc jestem pozytywnie zaskoczony. Ten filmik miał być tylko i wyłącznie o Duma Goethe i na tym się chciałem skupić. Natomiast jeżeli spodobał wam się ten temat i ktoś na przykład mieszka w Cebu czy w Manili i chciałby coś takiego spróbować, to bardzo chętnie nawiążę z nim współpracę, dajcie znać, bo tak jak mówię, no nawet z ciekawości można by się dowiedzieć, jakie tam jest zanieczyszczenie powietrza, bo oficjalnie tego nigdzie nie mogłem znaleźć na stronach internetowych. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. A, jeszcze zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. To jest pierwszy odcinek, pierwszy epizod, który nagrywałem mikrofonem pchałką, który jak widzicie jest tutaj przypięty. Dajcie mi znać, czy jakość nagrania jest lepsza, gorsza, czy co trzeba by w tym poprawić. To jest jeden z najtańszych modeli firmy Boya, przewodowy, więc on kosztuje chyba coś około 50 zł. Kupiłem go bardziej z ciekawości, żeby mieć w jakichś tam innych ekstremalnych sytuacjach mikrofon taki. Nagrywałem dzisiaj cały odcinek tylko i wyłącznie tym mikrofonem, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jest lepiej, a nie gorzej, no ale czas pokaże. Pa!